Szkoła muzyczna w Różkowicach powstała w 2011 roku i jest jedyną taką placówką w powiecie przysuskim. Mieści się ona w budynku po starej podstawówce. Pomieszczenia wymagały remontu i dostosowania ich do pełnienia funkcji szkoły muzycznej. Od października po roku trwania prac uczniowie mają już możliwość nauki w nowej szkole. Jest to bardzo ważne dla naszego środowiska, bo kształcimy młodzież muzycznie z 11 okolicznych gmin. Rodzice są zadowoleni, gdyż wcześniej kilka osób rocznie jeździło do szkoły w Radomiu, więc było daleko. Teraz jakby szkoła zbliżyła się do mieszkańców Przysuchy, okolicznych gmin i może w tej chwili uczyć się tutaj 127 uczniów na kilkunastu instrumentach muzycznych. W ramach inwestycji wyremontowano i rozbudowano budynek. Powstały nowe sale dydaktyczne, sala koncertowa i zaplecze sanitarno-techniczne. Remont obejmował m.in. wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian, a także wymianę instalacji elektrycznej. Gdy zakładana była szkoła, była zakładana z myślą, że będzie cały czas modernizowana i doprowadzono do tego, aby to wszystko wyglądało tak jak teraz. W praktyce przede wszystkim będą korzystali uczniowie szkoły muzycznej, natomiast ta sala połączyła troszkę multimediów ze sobą, więc możemy spokojnie robić jakieś konferencje, spotkania, możemy potraktować to nawet czasami jak salę kinową dla małych dzieci z naszych szkół gminnych, po to, żeby poczuły się jak w kinie, nie jeżdżąc koniecznie do tego kina. Będzie służyła na pewno całemu środowisku. Z nowej szkoły cieszą się także uczniowie. Podczas uroczystego otwarcia przygotowali godzinny program artystyczny, który zachwycił wszystkich gości. Jak wam się podoba ta nowa, wyremontowana szkoła? Jest fajniejsza niż ta, która była? O wiele. Wszystko jest bardzo ładnie wytłumione, pięknie jest. Wyremontowane, odświeżone, przepięknie. Inwestycja nie udałaby się, gdyby nie pomoc m.in. samorządu województwa mazowieckiego, który przekazał na jego modernizację i rozbudowę ponad 2 miliony złotych. Sala koncertowa w mojej miejscowości wiejskiej to nieczęsty przypadek. Mamy pełną świadomość, jakie to było wyzwanie dla władz gminy Borkowice, dla całej społeczności lokalnej. Jestem dumny z tego powodu, że jestem tutaj w Różkowicach, że te dzieciaki, te 130 dzieci, będzie miało naprawdę godne warunki, porównywalne z warunkami w niejednym znacznie większym mieście, nawet w mieście często kilkudziesięciotysięcznym. Rozbudowa i modernizacja szkoły w Różkowicach kosztowała 8 300 000 zł, z czego 5 milionów 600 000 pochodziło z rządowego programu Polski Ład, a 2 280 000 ze środków województwa mazowieckiego. Reszta kwoty to wkład własny gminy.